muszę powiedzieć, że średnia liczba, czy minimalna liczba osób, które korzystały z lodowiska, to jest około 50 osób. Zdarzało się nawet, że było około 100. Tak? I to na zajęciach zarówno rekreacyjnych, jak i na zajęciach prowadzonych przez instruktora, czyli zajęciach zorganizowanych, które, jak widzimy, odbywają się w tej chwili również na tafli lodowiska. Generalnie dzięki finansowaniu ferii przez Gminę Miejską Bolesławiec, przypominam, że każde 21 osób, czyli uczniowie i młodzież z Bolesławca z okazaniem legitymacji, wchodziło nieodpłatnie, z czego też skorzystało bardzo dużo osób. Praktycznie na każdej tercji było ponad 20 uczestników. Ferie w pracowni szkła i witrażu w tym roku nawiązują do ochrony środowiska. Takim mottem przewodnim wszystkich działań jest recykling. Obok działań plastycznych zastanawiamy się także, jak można na co dzień chronić środowisko, jak możemy my sami, my w domu, my we własnym zakresie sprawić, że unikniemy jakichś negatywnych efektów oddziaływań człowieka. Gra. To są minki i jak ktoś na jakąś stanie, to trzeba taką zrobić. Jeszcze robiliśmy różne rzeczy z rolek po papierze toaletowym. Robiliśmy zakładki. Narysowaliśmy takie pola, no i będzie się po nich pionkiem szło. I nie, na niektórych polach będą różne zadania. Na czym polegałaby cię taka? Trzeba iść pionkami i czasami się natrafia na jakieś pole, gdzie jest zadanie albo pytanie. Te zadania same wymyślacie? Tak. To jest taka przeróbka monopolu. Ja to nazywam Szymopol, bo się nazywam Szymon. Jak, na czym będzie polegała ta gra? Na przykład ktoś stanie na wykrzykniku, musi wziąć kartę wykrzyknik i tam musi wykonać zadanie, które jest niełatwe. A jak ktoś stanie na znaku zapytania, to bierze kartę znak zapytania i tutaj jest pod tym pytanie i musi odpowiedzieć na te pytania. Robiliśmy z rolek po papierze zwierzęta różne albo buźki i jeszcze robiliśmy łapacz miłości, taki też z rolek po papieru. Najpierw były płaskie, później były świecące, teraz dalej świecące. W tym momencie robimy jakby projekt kolorystyczny całej mozaiki. No i w tym momencie też chcemy zrobić tą mozaikę jakby troszkę w innej technologii. Chcemy je przykleić na plastikową pleksję, żeby podświetlić niebo, czyli dać wrażenie nieba. Czyli z inspiracją są ptaki, które latają nad Bolesławcem. Pewnie każdy to zauważy, jak głowę do góry podniesie. Najczęściej one są czarne, ciemne i w ciemnej tonacji. Chcemy to bardziej rozkoloryzować i dać po prostu ptakom więcej kolorów. Ponieważ mamy tydzień tylko tych warsztatów feryjnych, dlatego my musimy przygotować się na te warsztaty bardzo, bardzo mocno. Na bazie tego, co my przygotowujemy, potem realizujemy projekt z dziećmi. Tym razem wzięliśmy sobie grupę dzieci, która jest troszeczkę wyższa wiekowo, ponieważ zadanie jest trudniejsze. I mamy z poprzednich lat kilka osób, 3 lub 4 osoby, które pracowały w poprzednich projektach. Natomiast mamy osoby, które też pracują w gminie, przychodzą na zajęcia ceramiczne albo po prostu są sprawne manualnie. Także mamy mocną ekipę zdolnych. Dzieciaki już przez 3 dni wyklejały ptaki, lepiły własne ptaki, z form wyklejały, robiliśmy konary drzew i tak dalej. Z tych elementów złożymy całą mozaikę. No jest plan, jest ściana przygotowana na tym budynku. Pod wymiar tej ściany jest zrobiona mozaika. Teraz robimy
taką jakby jedną pracę dużą, a jutro będziemy malowali te ptaki z gliny. Teraz będziemy malować różnymi technikami, na przykład odlepiamy swoje palce albo robimy te kropki farbą. To będzie takie drzewo, na którym będą ptaki z gliny. Ja wyobrażam sobie, że to będzie na takim niebieskim albo zielonym płótnie i to będzie właśnie te nasze drzewo, a na tym będą różnokolorowe ptaki. Ja malowałem i ogólnie to ptaki, takie papugi i ptaki. Sowe książki, te dwa ze szkicu i reszta z głowy. Zawsze mamy coś w głowie. Coś tam zostaje nam z tego, co oglądamy na świecie. Przechodząc się, oglądając, czerpiemy inspirację. Po części my narzucamy pewien schemat, pewną regułę tej mozaiki, zasadę. Oczywiście inspiracje i z książki, i z natury. I my pobudzamy dzieci do tego, żeby obserwowały, żeby oglądały, żeby chłonęły i potem sporo dawały z siebie. Mam lat 6. I co, chcesz się już uczyć grać na gitarze? Tak. A grasz już coś? Pierwszy raz na zajęcia tu przyszedłeś? Nie, bo wczoraj jeszcze byłem. Są początkujący, są już troszeczkę zaawansowani, z mojej tutaj szkółki z boku i są nowe dziewczyny, nie wiem skąd. Które tam już coś grają. Mhm. Także trzeba. A tam są w ogóle początkujący, którzy przyjechali chyba spoza Bolesławca. Zaczęłam grać od września i też również przeszłam tutaj w ferie. No i tak gram 5 miesięcy, 6. Bo nie zapomina się tego, czego uczyło się w czasie szkoły. No i też nie ma takiej nudy na feriach, można zrobić coś innego niż tylko leżeć w domu. Łatwe akordy, oczywiście można się w 2-3 dni nauczyć, ale ten wyższy poziom to trzeba powoli i długo. Ćwiczyć? Tak, jeszcze raz ćwiczyć. Staramy się, by dzieci nie tylko się dobrze bawiły, ale też rozwijały swoją kreatywność właśnie. Codziennie jakiś przedmiot jest w roli głównej i staramy się pokazać dzieciom z jakichś takich prostych elementów zrobienie czegoś niezwykłego. Na przykład w pierwszy dzień ze zwykłego gipsu dzieci wykonały na przykład taką kolekcję starych samochodów i kolekcję różnych zwierząt. Dzisiaj robię takie książki, w których będziemy wkładać jakieś tam różne koperty, takie kwiatuszki zamykane. Robiłam taki labbook. Co to jest ten labbook? Takie rzeczy się, różne rzeczy przykleja, które lubimy. Ja lubię psy i w ogóle zwierzęta. Robiłam takie myszki z książki, robiliśmy figurki. Jestem u dziadków i teraz właśnie robię takie książki i wkładam tam różne, na przykład psy, koty, co chcemy. No i robimy myszki i co ferie bez nudy. Taka kreatywność jest bardzo duża. Właśnie po to są te zajęcia, żeby rozbudzić te zainteresowania właśnie plastyczne, ale też żeby tworzyć coś własnego. My tylko pomagamy, pokazujemy, a one tutaj są od tego, żeby tworzyć.
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W dziale historii miasta odbywały się w okresie feryjnym warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci tak naprawdę od najmłodszych, bo już trzylatki uczestniczyły w warsztatach, po młodzież kilkunastoletnią. Warsztaty były to różnego typu zajęcia, ponieważ mieliśmy warsztaty związane z fotografią, a druga propozycja warsztatów plastycznych typowo to warsztaty wykonywania laleczek czy też kukiełek, też głównie dla najmłodszych dzieciaków. To są różnego typu kukiełki, bo to i z użyciem styropianowych główek na patyku typowe laleczki, gdzie wykorzystywane są różnego typu materiały. Oczywiście największym powodzeniem cieszą się te najbardziej błyszczące i jak najbardziej kolorowe, ale także kukiełki z rolek od papieru toaletowego i tutaj różnego typu zwierzątka, figurki, królowie, księżniczki i innego typu ludziki są wykonywane przez dzieci. Zrobiłem księcia Harry'ego Pottera. Najpierw trzeba mieć taki brzuszek pod ubraniem, potem trzeba takie zrobić, potem pas, potem pelerynę, potem oczy i inne rzeczy. Księżniczkę kukiełka. Z czego ta kukiełka jest? Z materiałów różnych. I igieł. Wykonałem taką kukiełkę, co ma bardzo dużych takich rzeczy. Jest takim czarownikiem. Lalkę takiego króla jakby i... Ciężko było zrobić? No, trochę ciężko. Ale pani pomagały? Tak, trochę pomagały. Sukienką, no i z koloną i z włosami trochę.